czerwiec na maju często się wzoruje. Jego pluchy pogody często naśladuje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie i rozpoczynamy kolejny miesiąc, Dniem Dziecka. Z tej okazji wszystkim dzieciom małym i dużym przesyłamy pozdrowienia i najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, również tych w ogrodzie. A w ogrodach zakwitają kolejne rośliny. Wśród nich są kosaćce, nazywane też irysami. Najbardziej znane są kosaćce brudkowe i syberyjskie. Ich kwiaty są krótkotrwałe, ale na roślinach jest ich tyle, że możemy je podziwiać około miesiąca. Gdy jeden przekwita, zaraz pojawia się kolejny. W czerwcu możemy rozmnażać niektóre rośliny poprzez sadzonki zielne. Późna wiosna to czas, kiedy możemy pozyskać sadzonki m.in. takich krzewów i pnączy jak hortensja, bluszcz, winobluszcz, dereń, forsycja, krzewuszka, tamaryszek, żylistek czy lawenda. Bratki, stokrotki, niezapominajki i sasanki to rośliny, które o tej porze już zazwyczaj przekwitają i często możemy z nich zebrać nasiona. A to znak, że nadszedł moment ich wysiewu. Zaliczamy je do grupy roślin dwuletnich. Wysiane teraz pięknie zakwitną w przyszłym roku. Możemy je najpierw uprawiać na rozsadniku lub w doniczkach i pod koniec lata przesadzić na miejsce stałe lub wysiać od razu bezpośrednio do gruntu. W warzywniku również w dalszym ciągu możemy wysiewać wybrane warzywa i zioła, zwłaszcza ciepłolubne. Deszczowa pogoda i chłodne noce sprzyjają chorobom grzybowym. Obserwujmy więc ze szczególną uwagą, w jakiej kondycji są nasze pomidory, ogórki i inne warzywa dyniowate. Jeżeli zaniepokoi nas ich wygląd, można wykonać oprysk. Samodzielnie wykonanym lub gotowym do użycia naturalnym preparatem wzmacniającym rośliny i zapobiegającym pojawianiu się chorób grzybowych, np. zarazie ziemniaka na pomidorach. Dbamy też o rośliny kwitnące na naszych balkonach i tarasach. Regularnie usuwamy przekwitnięte kwiatostany, zarówno ze względów estetycznych, jak i po to, żeby dbać o zdrowie tych roślin. Pamiętajmy o ich podlewaniu i nawożeniu, również w deszczowe dni. Pielęgnujemy nasze drzewa i krzewy zawiązujące owoce. Jagody kamczackie już są. Często w naszych ogrodach dojrzewają jako pierwsze. Zaraz po nich na czerwono przebarwią się truskawki. Następnie po kolei będzie można przeprowadzać kolejne zbiory słodkich, pysznych i pełnych witamin owoców z własnej działki. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.